Dzieje to jest zespół różnego rodzaju procesów, zdarzeń historycznych, wydarzeń. To są reakcje społeczne na różnego rodzaju zdarzenia. Przeszłości na ogół nie należy opisywać poprzez postacie. Można oczywiście to robić, ale opisywanie przeszłości wyłącznie jako zbiór zasług określonych postaci wydaje się być błędnym spojrzeniem na historię. Natomiast są takie postacie, które dzięki swoim działaniom i dzięki temu, co wykonały, w co wierzyły i o czym marzyły, potrafią zmieniać bieg historii. To nie jest prawda, że nie da się odwrócić kijem Wisły, i najlepszym przykładem jest właśnie historia Łodzi. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o pewnej postaci, która właśnie tego dokonała, która odwróciła kijem Wisłę. A w tym przypadku zmieniła historię Łodzi. Zmieniła historię tego miasta, w którym nic nie miało prawa się wydarzyć. Szczególnie może dedykuję ten film właśnie tym, którzy tutaj mieszkają. Nie tylko może w Łodzi, ale też w Zgierzu, w Pabianicach, we wszystkich miastach, miasteczkach regionu. Tu się nic nie miało prawa wydarzyć. Żyjemy na Ziemi, która rozwinęła się wbrew jakiejkolwiek logice dziejowej. Tu się nic nie miało prawa zdarzyć, a wydarzyło się i wydarzyło się między innymi dzięki tej osobie, o którym chciałbym opowiedzieć. A mm, tą osobą jest Rajmund Rębieliński. Rajmund Rębiliński, twórca przemysłowej łodzi, pomysłodawca przemysłowej łodzi i człowiek, który tchnął w region łódzki zupełnie nowego ducha. Absolutnie rewolucyjnego ducha, dlatego że łódź przez pierwsze wieki swojego istnienia, dlatego że formalnie łódź jako miasto zaistniała na mapach, no, nawet nie dosłownie na mapach, bo pierwsze wizerunki łodzi na mapach pochodzą dopiero z XVIII wieku, ale zaistniała na ziemiach polskich w 1423 roku jako miasto. Była miastem o prowiniencji średniowiecznej. Była miastem należącym do biskupów włocławskich, czyli była dobrem kościelnym, to to miasto, które istniało w średniowieczu, zaistniało w średniowieczu, przez długi okres swojego funkcjonowania, było miastem o charakterze rolniczym. Jeśli państwo przyjechaliby do Łodzi, na przykład w 1572 roku, to po pierwsze, Napotkalibyście na zarazę, która wówczas w łodzi wybuchła, zresztą jak na terenie całej ówczesnej Rzeczpospolitej, ale zauważylibyście też, że to jest miasto niewielkie miasto malutkie miasto zamieszkiwane przez 500 mieszkańców może 700 mieszkańców niewielkie miasteczko niewielkie miasteczko w większości drewniane skupione wokół tak zwanego Starego Rynku tak, łódź też ma swój stary rynek Miasto, w którym ten rynek jest troszkę takim klepiskiem, ziemnym klepiskiem, które odróżnia się od innych miejscowości o wiejskim charakterze w zasadzie tylko tym, że właśnie ten rynek posiada. A ponieważ posiada rynek, to może również mieć na tym rynku jarmarki. Może organizować jarmarki. I dlatego pełni tutaj w regionie. Pewną funkcję administracyjną jest miastem, każdy to miasto identyfikuje. Ale to jest miasto niewielkie. Miasto bardzo ubogie. Miasto, w którym ludzie, którzy tutaj mieszkają, mają świadomość swojej miejskości, a w społeczeństwie stanowym, jakim, była, jakim było społeczeństwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to oczywiście taka świadomość, samoświadomość pochodzenia z konkretnej grupy społecznej, z konkretnego stanu społecznego była niezwykle istotna. I mieszczanie łódzcy tę głęboką świadomość w sobie mieli. Bardzo często ją podkreślali w rozlicznych konfliktach, jakie między nimi a właścicielami miasta wybuchały. Natomiast ci mieszczanie to niewiele różnili się od okolicznych chłopów, jeśli chodzi o ubiór, jeśli chodzi nawet o to, czym się interesowali albo jak żyli. W łodzi w tych pierwszych wiekach istnienia wybuchały na przykład procesy o czarownice, różnego rodzaju awantury, które często przypominały takie same awantury, jakie wybuchały na wsiach. Łódź istniała na peryferiach ówczesnego świata. Dzisiaj łódź jest w centralnej Polsce. Wydaje się, że jesteśmy centrum y, Polski, że złodzi lepiej słychać, jak mówił kiedyś kardynał krajewski. Ale wówczas łódź była na peryferiach tego świata. Łódź była położona wśród gęstych puszczy, wśród bardzo gęstych lasów, które porastały ten region. Leżała na pograniczu. Leżała na pograniczu trzech wielkich ziem: Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski. I w łódzkiej kulturze, w tym kim są dzisiaj łodzianie, to jest bardzo silnie widoczne. Te wpływy właśnie trzech wielkich kultur. Proszę popatrzeć na swoje zwyczaje świąteczne, proszę popatrzeć nawet na język, którego na co dzień używamy. Część z nas pochodzi z Wielkopolski i na przykład na naszych wigilijnych stołach pojawiają się ziemniaki, a część z nas pochodzi z Mazowsza i takie ziemniaki nigdy się na, na takim stole nie pojawiły. Więc jeżeli spojrzymy nawet na obyczaje, Łódź stała się miastem wielokulturowym nie tylko dlatego, że zaczęli tutaj mieszkać Żydzi i Niemcy, a także niewielka grupa Rosjan. Ale stała się również miastem wielokulturowym, bo ludzie, którzy tutaj zamieszkali w XIX wieku, pochodzili albo z Wielkopolski, albo z Mazowsza, albo z Małopolski. Więc Łódź leżała pomiędzy tymi ziemiami. Leżała na dziale wodnym. Otóż stąd wypływają zarówno rzeki, które później zasilają Wisłę, jak i wypływają rzeki, które później zasilają Odrę. Mnóstwo rzek, które tutaj funkcjonowało, niewielkich rzeczek, tereny podmokłe, tereny bagniste, to wszystko nie sprzyjało rozwojowi urbanizacyjnemu tego regionu. Tutaj wielkie miasta się nie rozwijały. Większe skupiska ludności rozwijały się wzdłuż rzeki Ner. Takim miastem na przykład były Pabianice, które wówczas były większe od Łodzi. Natomiast Łódź była miastem niewielkim i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek wielkim miastem się stanie. Kiedy Łódź stała się częścią państwa pruskiego, a stało się to po drugim rozbiorze Polski, kiedy Łódź Przestała być częścią Rzeczpospolitej, weszła w skład państwa pruskiego, to wówczas władze pruskie zastanawiały się nad tym, czy w ogóle łodzi nie zlikwidować. Czy nie zlikwidować tego miasteczka, stworzyć nowe miasto? Prawdopodobnie zalążki tego nowego miasta miały powstać w regionie dzisiejszej Nowosolnej. Do dnia dzisiejszego pozostało takie charakterystyczne skrzyżowanie gwiaździste, być może ono miało być początkiem jakiejś osady miejskiej. Natomiast Łódź chciano zlikwidować. To było miasto, którego mieszkańców można było zmieścić w jednym bloku mieszkalnym i to stosunkowo niewielkim. Oczywiście już wcześniej zaczęto podejmować różnego rodzaju starania, żeby ta jednak łódź się rozwijała. Sprowadzano tutaj osadników olenderskich, którzy osuszali bagna, którzy osuszali tereny podmiejskie, starali się je rozwijać rolniczo, starali się je rozwijać gospodarczo. Zaczęły się też rozwijać huty szkła. Jeden z ostatnich przemysłowców tej łodzi rolniczej. Michał Wyszyński jest do dzisiejszego dnia pochowany, jego grób pozostał, możecie go Państwo oglądać na tyłach Kościoła w Nieboźwięcie na Świętej Marii Panny. Grób z 1823 roku, grób bardzo symboliczny, grób właśnie jednego z właścicieli takiej huty szkła. A dlaczego nie jest symboliczna No właśnie dlatego, że Uf Wyszyński został pochowany w 1823 roku. A rok 1823 to jest początek zupełnie nowej historii Łodzi. To jest początek historii Łodzi Przemysłowej. Koniec Łodzi Rolniczej i początek Łodzi Przemysłowej. I w tym ostatnim roku Łodzi Rolniczej umiera ta ostatnia osoba, ostatnia osoba, która jeszcze tą Łódź Rolniczą pamiętała i w której starała się rozwijać zupełnie coś innego niż w końcu o tej Łodzi decydowało. I ta postać dzisiaj jest symbolicznie pochowana na tyłach kościoła, ten symboliczny grób na tyłach kościoła. Niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny do dnia dzisiejszego istnieje, można go oglądać. Zachęcam, bardzo piękny, bardzo w ówczesnym kanonie epoki, dostojny grób. Więc Łódź przez pierwsze wieki rozwijała się jako Łódź rolnicza i de facto było to dążenie do upadku. Było to funkcjonowanie, które musiało skończyć się klęską. I być może, gdyby Rzeczpospolita obojga narodów nadal istniała, i być może, gdyby nie było rozbiorów. Ja wiem, że to wyda się może kontrowersyjne dla Państwa, ale łodzi by nigdy nie było, takiej łodzi, jaką my znamy. Dlatego, że nie rozwijałoby się po pierwsze sukiennictwo, ani produkcja sukna, bo wszystkie ośrodki przemysłowe, które produkowały sukno, były w Wielkopolsce. I tam byłaby pewnie centrala produkcji sukienniczej. Łódź byłaby pewnie jednym z niewielkich, byłych miasteczek byłych miasteczek, które gdzieś w dziejach utraciły swoje prawa miejskie. Bo nawet na tym terenie nie wyobrażano sobie stworzenia dużego miasta, gdzie wśród puszczy, wśród lasów, które należało wykarczować albo wypalić, wśród tych setek niewielkich rzeczek na terenach podmokłych, no, wydawałoby się to niemożliwe. Może jakieś miasto by istniało, niewielkie, kilkutysięczne miasto, ale na pewno niewielka metropolia, która gdzieś wypełnia tą wielką lukę w Polsce centralnej. Ale dlaczego tak się nie stało? Dlaczego stało się coś zupełnie innego, coś zupełnie odwrotnego, coś wbrew logice dziejowej? Otóż w 1815 roku Łódź stała się częścią Królestwa Polskiego. To było takie autonomiczne państwo, które należało do Imperium Rosyjskiego. Królestwo Polskie, które posiadało pewne swobody, swobody obywatelskie, głównie przeznaczone jednak dla przedstawicieli szlachty, mieszczaństwa. Natomiast to było państwo, które dla ówczesnego pokolenia stanowiło pewien zalążek, początek Nowej Polski. Nowej Polski traktowano to przez pewien okres czasu również jako państwo niepodległe, chociaż było podporządkowane carowi. Rosji, ale była to szansa dla tamtego pokolenia, żeby pokazać, jakie, jakiej Polski chcą. I z tego pokolenia pochodzi właśnie bohater dzisiejszego filmiku, czyli Raimund Rembieliński. Rajmund Rembiliński pochodził z rodziny drobno-szlacheckiej. To była niewielka rodzina, jego ojciec był urzędnikiem na dworze królewskim, miał też niewielki majątek z Jedwabnem. Tak, w tym samym Jedwabnem, w którym w czasie II wojny światowej doszło do jakże okropnego, bestialskiego mordu yy, mieszkańców pochodzenia żydowskiego. On był właścicielem tej wsi, ale to nie była jakaś wielka, dostojna szlachta. Zresztą sam Rębieliński był absolwentem szkoły rycerskiej, a szkoła rycerska była właśnie przeznaczona dla synów pochodzących z drobnej szlachty. Chodziło o to, żeby ci, którzy jakiś kapitał kulturowy posiadają, mogli się kształcić, mogli służyć w armii i dzięki temu również swoją pozycję społeczną podwyższać. Raimund Rębieliński był bardzo pilnym uczniem, otrzymał wyróżnienie na koniec swojej edukacji. No i po zakończeniu tej edukacji stał się również y, y, osobą, która, administratorem dóbr, które y, pozostały po jego ojcu, dlatego że jego ojciec, kiedy Rambieliński był jeszcze młody, zmarł. I wydawało się, że czeka Rambielińskiego od taka kariera ziemianina. I być może tak by się stało, gdyby nie upadek Rzeczpospolitej. Upadek Rzeczpospolitej spowodował, że ten człowiek z drobnej szlachty, jego kariera uległa przyspieszeniu. Stał się jednym z ważniejszych urzędników najpierw w księstwie warszawskim, w księstwie warszawskim, a później w Królestwie Polskim. Uchodził za urzędnika niezwykle skrupulatnego, za urzędnika apodyktycznego, za urzędnika, który z ogromną precyzją wypełniał urząd, który mu powierzono, ale też z ogromnym zaangażowaniem. Niewątpliwie był wielkim wizjonerem, był człowiekiem, który miał wizję państwa nowoczesnego, państwa, w którym rozwija się przemysł, państwa, w którym też rozwija się kultura, dlatego że sam Rembieliński był na przykład wielbicielem teatru, e, pisał sztuki, e, jedną z takich sztuk hrabina Salisbury nawet, ta sztuka była wystawiana więc no to był człowiek można powiedzieć renesansu choć przecież urodził się po epoce oświecenia, a działał w epoce romantycznej. I był też romantykiem. Był też romantykiem z natury. Niektórym wydawałoby się może, że był człowiekiem, który realizował taki pozytywistyczny program. Ale tak naprawdę to, co robił, było programem romantycznym. Bo program romantyczny to jest właśnie program wizjonerski. To są wielkie wizje i chęć ich realizacji. Taką wielką wizję również Bieliński posiadał. Co to była za wizja? Otóż to była wizja tworzenia na ziemiach polskich wielkich miast. Dlatego, że Rembieliński twierdził, że za upadek Rzeczpospolitej, jedną z przyczyn upadku Rzeczpospolitej był brak wielkich miast, był brak silnych miast. I takie miasta należy tworzyć. A siłą napędową takich miast powinien być właśnie przemysł. I w takim tekście, który opublikował w 1816 roku o mieście, bardzo dokładnie opisał swoją wizję miasta. Miało być to więc miasto samowystarczalne. Miało być to miasto, którego zasilać będą, które zasilać będą osadnicy zewnętrzni, ci, którzy mają jakiś fach w ręku i będą mogli go rozwijać. To powinno być miasto, które hojnie będzie finansowane z kasy państwa, żeby ci osadnicy chcieli się tutaj osiedlać i dysponowali pewnymi przywilejami. To miało być miasto, w którym rozwijać się będzie zarówno rzemiosło, jak i rolnictwo, bo on chciałby, żeby ci rzemieślnicy wykonywali również rzeczy, które uchodziły za pracę szlachetną, czyli właśnie pracę rolniczą. To było miasto, które miało być skrupulatnie zaplanowane. Wygląd domów, wygląd ulic. On miał być bardzo skrupulatnie zaplanowany. I on tą wizję miasta opisywał. Niestety, w tej wizji miasta jest również. Taki jeden element, który no, może wydawać nam się być sprzeczny z wizją nowoczesnego człowieka, otóż no, niestety Rembieliński był sporym antysemitą. Ten tekst jest w dużej mierze również silnie antysemicki. Wyobrażał sobie idealne miasto jako miasto bez Żydów. To zresztą uczy nas, jak historia bywa paradoksalna i jak nasze plany bywają e, zmieniane przez wichry dziejów. Otóż miasto, które ostatecznie stworzył, czyli Łódź, było jednym z największych skupisk ludności żydowskiej w tej części Europy. No więc można powiedzieć, że rozwinęło się zupełnie inaczej niż to sobie Rembieliński wyobrażał i zresztą nie dotyczyło to tylko tego aspektu jego wyobrażeń o tym wielkim mieście. Ale niewątpliwie ta idea potężnego przemysłowego miasta to jest to co z Rębilińskim powinno się kojarzyć. Rębiliński, przez swój stosunek do sprawowanych urzędów, nie był człowiekiem lubianym. Przede wszystkim nie był lubiany za taki okres w swoim życiu, kiedy pełnił rolę intendenta wojsk polskich w Księstwie Warszawskim na terenie Galicji ściągał bardzo brutalnie podatki z okolicznej szlachty, przeprowadzał częste kontrole, co spowodowało, że we wspomnieniach szlachty galicyjskiej to uchodzi za absolutnego okrutnika, człowieka głęboko skorumpowanego i w ogóle bestie. Więc no, za taką postać również uchodził. No nie był też lubiany wśród, wśród arystokracji ówczesnej. No, być może wynikało to z jego cech osobistych, a był podobno dość dużym gburem i człowiekiem dość nieprzyjemnym. Natomiast no, mogło też wykorzystać właśnie, wy, wy, wy wychodzić z tego i być przyczyną tego, że był no, jednak bardzo skrupulatnym urzędnikiem i takim wizjonerem, który, który dążył do realizacji swoich celów zanim został prezesem Komisji Wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego. Czyli odpowiednika wojewody, co jest kluczowe dla naszej opowieści, był m.in. prefektem w Płocku. Prefektem w Płocku, czyli zarządzał miastem Płock. Tam m.in. stworzył teatr w byłej świątyni. Stworzył teatr, który istnieje do dnia dzisiejszego. Oprócz tego dbał o meliorację tego miasta, dbał o rozbudowę chodników, o brukowanie miasta. No, dał się poznać jako bardzo dobry gospodarz. I kiedy zaistniało Królestwo Polskie, to w tym królestwie polskim właśnie stał się prezesem komisji wojewódzkiej województwa mazowieckiego a w skład województwa mazowieckiego wchodziły również ziemie na których powstanie późniejsza Łódź i w 1820 roku odbył podróż po swoich włościach swoich terenach i między innymi przyjechał tutaj do Łodzi i w swoich raportach bardzo skrupulatnych raportach wydawanych możemy je przeczytać jest szereg wydań tych raportów Opisał między innymi, jak wygląda łódź i to, co kiedyś było wadą dla rozwoju łodzi, czyli te puszcze, rozliczne rzeczki, podmokły teren, w tych raportach jawiło się jako zbawienie, jako szansa dla tej niewielkiej miejscowości. Oczywiście to też nie było tak, że to Rembieliński nagle wpadł na pomysł, że tutaj powinien się rozwijać przemysł. Znamy list z 1816 roku napisany przez burmistrza Łodzi Szymona Szczewińskiego, który już zachwala te tereny i sugeruje, że mogłoby tutaj powstać coś w rodzaju osady przemysłowej. No ale w 1820 przyjeżdża tutaj Raymond Rębieliński, dostrzega te wszystkie zalety i faktycznie zgłasza Łódź wśród Innych miasteczek, m.in. Zgierza, Gostynina, Dąbia nad Nerem, zgłasza jako miasto, które mogłoby się stać osadą przemysłową. A dlaczego on chciałby, żeby Łódź stała się osadą przemysłową? A to wynikało już z decyzji kongresu, który odbywał się wówczas w Wiedniu, który podzielił między innymi terytorium księstwa warszawskiego, on się odbywał po klęsce Napoleona i ówczesne mocarstwa, koncert ówczesnych mocarstw starał się jakoś zorganizować Europę na nowo, między innymi podzielić Księstwo Warszawskie i wówczas zadecydowano, że Wielkopolska przypadnie Królestwu Pruskiemu, natomiast pozostała część Księstwa Warszawskiego bez Krakowa, które miało stać się Rzeczpospolitą Krakowską, stanie się częścią Królestwa Polskiego. W ten sposób pozbawiano Królestwo Polskie terenów, na których rozwijało się sukiennictwo. I Królestwo Polskie pozostało takim terenem bez Rzemiosła sukienniczego, bez sukienników. Irem Bieliński stwierdził, że tych sukienników trzeba na te tereny sprowadzić. Na najbliżej Wielkopolski były właśnie tereny, które były położone w regionie łódzkim też nie był tutaj człowiekiem oryginalnym, dlatego że podobną inicjatywę przeprowadzano już wcześniej. Między innymi w Ozorkowie, ale też w nowych, powstających miasteczkach, takich jak Konstantynów Wódzki czy Aleksandr Wódzki, prywatni właściciele tych terenów, również wpadli, na bardzo podobny, również wpadli na bardzo podobny pomysł. Na podobny pomysł wpadł również ówczesny właściciel Tomaszowa Mazowieckiego i taki sam przemysł chciał tam rozwijać. Ale dla Rębielińskiego ta inicjatywa złożyła ta inicjatywa stworzenia wielkiej osady przemysłowej tutaj właśnie w Łodzi, ale też w innych okolicznych miasteczkach, to była inicjatywa państwowa. On nie chciał rozwijać swoich prywatnych dóbr, ale chciał działać na rzecz dobra państwowego. Oczywiście znaczy też strasznie na przykład zachwalał Aleksandr Łódzki jako takie miasteczko idealne i takie samo miasteczko idealne chciał stworzyć tutaj w Łodzi. Łódź została bardzo skrupulatnie zaplanowana. Powstać miała po drugiej stronie rzeki Łódki, nie mia miała się oczywiście opierać o dawną starą zabudowę starego miasta, ale powstać miała na surowym korzeniu. Na surowym korzeniu, czyli na nowym gruncie, i na południowym brzegu rzeki Łódki, lokowano nowe miasto, nowe miasto Łódź, które miało mieć charakter. Osady wełnianej, produkującej wełno. Po jednej stronie rzeki miały znajdować się warsztaty rzemieślnicze, po drugiej stronie miały znajdować się ogrody, które do tych tkaczy miały należeć, i łódź miała się właśnie rozwijać jako taka idealna osada wełniana. Pierwsi osadnicy tutaj przyjeżdżali, początkowo mieli pewne trudności, ale tych osadników przybywało tutaj coraz więcej, cieszyli się pewnymi przywilejami. Mogli korzystać właśnie z drewna, z tych puszczy, mogli korzystać z kredytów, których państwo udzielało ich synowia, ani, ani też ci tkacze nie musieli służyć w armii, co było w ówczesnym świecie oczywiście ogromnym przywilejem. Ale Rębieliński wpadł jeszcze na jeden pomysł, że nie skończy na osadzie wełnianej i że stworzy jeszcze trzecią część tej nowej łodzi i to będzie osada, która będzie miała charakter lniano-bawełniany. I w tej osadzie i ta osada lniano-bawełniana okazała się zbawieniem, bo kiedy upadło powstanie listopadowe, to okazało się, że nie ma kto kupować produktów wełnianych, dlatego że nie ma już polskiej armii, dla której te produkty wełniane kupowało i dla której też te osady przemysłowe powstawały. Natomiast jest popyt dalej na produkty bawełniane. Istnienie tej osady bawełnianej, tak zwanej osady łódki, na której terenie dzisiaj leży na przykład Łódzka Katedra, ale też budynki Łódzkiej Kurii, nagle okazała się być zbawienna. I to ona wpłynęła na to, że Łódź stała się miastem wielkoprzemysłowym. Bardzo symboliczna jest data śmierci Raimunda Rembielńskiego. On zmarł na początku lat 40. XIX wieku. To był moment, w którym Łódź przestała się rozwijać jako zorganizowane miasto. Ogromny napływ ludności do Łodzi spowodował, że Łódź zaczęła się rozwijać w totalnym chaosie. To jest też moment śmierci Raimunda Rębielńskiego, który już pod koniec życia nie pełnił żadnych ważnych urzędów. Był oskarżany o to, że wspierał władzę Powstania Listopadowego. Faktycznie w istocie tak było. Pozbawiony był urzędów. Nie mógł więc bezpośrednio wpływać na łódź, ale pewnie widział jej rozwój. Pewnie widział jej rozwój, widział jak się rozwija, jak wpłynął na bieg historii. Oczywiście szereg kryzysów jeszcze na to miasto w międzyczasie spadała. Ale z tymi kryzysami u sobie doskonale radziła i wkrótce tutaj w centralnej Polsce powstało jedno z największych miast przemysłowych, niezwykłe, niesamowite miasto przemysłowe. Miasto niewyobrażalne, miasto, które było ewenementem w Królestwie Polskim. Miasto, które miało oczywiście swoje problemy, miasto, które dotykały różnego rodzaju patologie. Miasto, które miało wszystkie wady wielkoprzemysłowego miasta. Miasto ogromnej biedy, ogromnego wykluczenia, ale też wielkich bogactw, miasto paradoksów, miasto wielkich sprzeczności ale też miasto, które było ucieleśnieniem marzenia, było też ucieleśnieniem wielkiego marzenia właśnie o mieście typu zachodniego. Bo Łódź de facto była jednym z najbardziej zachodnioeuropejskich miast, jakie na terenie królestwa polskiego, a także na ziemiach polskich wówczas powstały. Było ucieleśnieniem romantycznych marzeń o nowoczesności, ale niosło właśnie też z tym wielkim marzeniem o nowoczesności szereg wielkich zawodów. Otóż okazało się, że nowoczesność obok wielkiego sukcesu niesie też ogrom porażek, ogrom niewygód. Ogrom klęsk i ogrom cierpienia. Ale takie miasto tutaj zaistniało, zmieniając rzeczywistość w tej części Polski. Łódź przestała być miastem leżącym na peryferiach, a stała się miastem centralnym miastem, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły powstawać instytucje, zaczęły powstawać teatry, to już nawet wcześniej, w XIX wieku, w którym rozwinęła się kinematografia, która też miała swój początek jeszcze w wieku XIX, w którym mieszkali ludzie kreatywni, ale w którym mieszkali także ludzie, którzy byli ogromnie świadomi swojej polityczności, bardzo jasno deklarowali swoje potrzeby, często sięgali po bunt jako środek do uzyskiwania sukcesów do uzyskiwania pewnych ustępstw ze strony władzy do podkreślania swojej polityczności. Powstało miasto, które jest elementem i z którego myślę, że wszyscy mieszkańcy regionu mogą być pod tym kątem dumni. Oczywiście miasto, które ma swoje problemy, ale to jest element historii tego miasta. Pamiętajmy zawsze, że tym, który Odwrócił kijem Wisłę, był Rajmund Rębieliński, dzięki któremu łódź mogła powstać. Mogła powstać w takim kształcie, w jakim on sobie to wymyślił. I dzięki temu kształtowi mogła przetrwać, bo inne miasta, które on zaproponował na tej liście miast przemysłowych, na ogół nie przetrwały. Dzisiaj możemy poznać, że one pochodziły z tego okresu, są bardzo podobne ratusze, jakie jest na przykład w Łodzi przy Placu Wolności, ale nie są to dzisiaj miasta wielkoprzemysłowe. A Łódź takim miastem się stała. Stała się jednym z największych polskich miast, które odniosło niewątpliwy sukces. I y, które skupiło w sobie wszystkie paradoksy dziejów i paradoksy przeszłości. My z takich paradoksów przeszłości i paradoksów dziejów pochodzimy. Jesteśmy inni niż wszystkie miasta, które są w Polsce. I warto się cieszyć z tej inności, warto tą inność podkreślać, zwłaszcza w momencie, kiedy obchodzimy 600 lat istnienia miasta, a może i y, istnienia tak naprawdę dwóch miast, zarówno Łodzi Rolniczej, jak i łodzi przemysłowej. I to jest przykład, jak dzieje potrafią być skomplikowane, jak historia potrafi być skomplikowana, ale jednocześnie barwna. I tej barwności w historii miasta i w przeżywaniu swojej ludzkości wszystkim bardzo mocno życzę. I przy okazji serdecznie zapraszam, bo już 10 listopada chciałbym zaprosić na premierę słuchowiska radiowego poświęconego Raimundowi Rębielińskiemu. Słuchowiska szalonego, słuchowiska odbywającego się w epoce romantyzmu, bardzo romantycznego w swojej wymowie, ale jednocześnie bawiącego się historią i przez fikcję opowiadającego prawdę. Ta premiera odbędzie się o godzinie 18 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ulicy Gdańskiej 13. Serdecznie Państwa na tą premierę zapraszam, a jeśli nie będziecie mogli przybyć, to warto będzie poszukać naszego słuchowiska. Ono na pewno będzie gdzieś do znalezienia w przestrzeni internetowej albo do odsłuchania w różnych rozgłośniach radiowych. Już serdecznie na to słuchowisko zapraszam, bo będzie to wspaniała opowieść nie tylko o Rajmundzie Rembilińskim, ale także o łodzi przemysłowej. Dziękuję bardzo.